Był rok chopinowski, był rok mickiewiczowski, to teraz pora na rok koktajlowski. Siemanko z Wilanowskiego Tenbaru, miejsca idealnego na kolejny odcinek 50 sztosowych koktajli. Dzisiejszy odcinek to kierunek gin, a jeszcze dokładniej kierunek na Bronx. Można by rzec, że rok 1908 był rokiem Bronxa, ponieważ w tym czasie ukazały się aż trzy koktajlowe publikacje. Jack's Manual, How to Mix Them i Hoffman House Bartender's Guide. Jak możecie się spodziewać, każda miała recepturę Bronxa i każda receptura była inna. Jednak najpewniej żaden z tych autorów nie był twórcą receptury, ponieważ w 1901 roku w gazecie The Virginia Enterprise pojawiła się wzmianka o wprowadzeniu trzech nowych koktajli do Stowarzyszenia Amerykańskich Barmanów. Był też tam Bronx, a jako twórcę uznano Johna O'Connora, szefa baru hotelu Waldorf Astoria. Warto wspomnieć, że o stworzenie tego koktajlu walczył też inny barman, notabene z tego samego hotelu, Johnny Solon, który pracował w tych samych latach, ale swoje roszczenia przedstawił dopiero w 1935 roku. Trochę się nie spieszył. Czy stworzył ją John O'Connor, czy Johnny Solon, to nieważne, bo i tak najczęściej odtwarzaną recepturą jest ta spisana przez Williama Boothby'ego i opublikowana we wspomnianej już publikacji koktajlowej How to Mix Them. Czyli możemy powiedzieć, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, a jak trzeci nie żyje, to czwarty zrobi ten koktajl. Bronx to koktajl wstrząsany, więc oczywiście potrzebujemy shakera, do którego wlewamy po kolei 40 ml ginu typu London Dry, 20 ml słodkiego wermutu, 10 ml białego wermutu wytrawnego, do tego 30 ml świeżynki pomarańczowej, po prostu świeżego soku pomarańczowego oraz kilka kropel tak zwanych esencji bittersów pomarańczowych. Teraz wystarczy lód i wstrząsamy. Wstrząśniętą mieszankę przelewamy do schłodzonego szkła koktajlowego. Piękna barwa. A finał, aromatyzacja oraz dekoracja to skórka z pomarańczy. Najpierw wyciskamy olejki i jak trzeba wrzucamy do środka. I proszę bardzo, Bronx ode mnie specjalnie dla Was. Ciekaw jestem, jak smakuje. Kochani, wydawałoby się, że obecność samego soku pomarańczowego przy takiej wytrawnej mieszance będzie błędem. Ale nie, jest to idealne rozwiązanie, błogosławieństwo wręcz. Naprawdę świetna opcja, bardzo wyrazisty koktajl, ale też z nutą cytrusów, ziół, no i oczywiście wyraźnego czucia ginu oraz wermutów, także serdecznie Wam polecam. Stokrotne dzięki za Waszą uwagę. Widzimy się już za chwilę, bo za tydzień, a tymczasem pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Oczywiście sięgajcie po więcej filmików, zwłaszcza z tak sztosowymi koktajlami. A jeżeli macie ochotę na jeszcze więcej koktajlowych inspiracji, to sięgajcie po moją książkę Koktajle alkoholowe, nie tylko Aperol. Link wrzucam do opisu. Ja z Wami się żegnam i do następnego mieszania.